Na imię Janusz, nazywam się Zieliński, mieszkam 35 km od Tymbicy, w Mielcu, znamy się z Gosią. Ja pamiętam taką sytuację, gdy byłem w wojsku, obudziłem się w kafetanii bezpieczeństwa. Po alkoholu, w swojej własnej wymiocinach, gdy otworzyłem oczy, nie wiedziałem, co się ze mną stało. Nie wiedziałem, dlaczego leżę na ziemi, spętany. Gdy później się dowiedziałem, to się mówi, włosy mi się jeżyły na głowie. Później, gdy wróciłem do domu z wojska, mieszkałem w takiej dzielnicy, to się mówi, patologicznej dzielnicy, takie osiedle. I tam zaczęła się moja przygoda z policją, z alkoholem. Parę razy budziłem się w celi, też nie wiedziałem, gdzie jestem. Wtedy sobie śpiewałem, ale to już było. 3 dni mi się ręce trzęsły, 3 dni tam we mnie się wszystko trzęsło i postanawiałem sobie, że to już koniec z tym. Ale to później zawsze wracało. Pewnego dnia, będąc w pracy, pomyślałem sobie, że zmieniam swoje życie. Będę lepszym ojcem, już miałem wtedy 2 córeczki. Będę lepszym mężem, lepszym pracownikiem, lepszym obywatelem. I tak to zrobiłem. Znaczy, jak większość z nas, wychowałem się w rodzinie katolickiej, więc pierwsze kroki skierowałem do kościoła, do spowiedzi, do komunii. Codziennie chodziłem na piechotę do pracy, 3 km z różańcem w ręku i modliłem się na tym różańcu. I tak było przez 5 roku. Wtedy pamiętam jedną sobotę, jak wyszedłem z kościoła, spotkał mnie mój ojciec. Widziałem, jak bardzo szczęśliwy, że ja chodzę do kościoła. Chodziłem codziennie. Ale po 5 roku te koraliki mi wypadły z ręki. Na chodniku wstydziłem się już tego pozbierać i wróciło z powrotem dawne życie. Ale to pragnienie, dzisiaj wiem, że to Bóg włożył moje serce, dalej we mnie pozostało. Zacząłem szukać Boga poprzez czytanie Biblii, a tu Biblię dalej mi się odpowie. Ja chodziłem do niej jakiś czas, ale Biblię czytałem regularnie, codziennie. Ale pewnego dnia na tym spotkaniu u nich zobaczyłem coś, co wierzę było też u Boga. Siedziałem na końcu sali z innym człowiekiem. Do mnie wszyscy podchodzili i witali się ze mną. Od małego dziecka do dorosłej osoby, a z nim nikt. Pytam się, Leszek, dlaczego są mi się nie wita? Bo ja zrezygnowałem z bycia ich członkiem, a wtedy nikt, jak ktoś jest wykluczony od nich, to nikt się z takim człowiekiem nie wita. To był mój ostatni raz, gdy tam byłem, bo sobie tak powiedziałem Bogu, no, jak to jest, że człowiek siedzi, wszyscy się witają z innymi, a jego po prostu, no, tak jakby go nie było. Zacząłem czytać książki o powstaniu Kościoła katolickiego, o powstaniu chrześcijaństwa, poszedłem do proboszcza. On dał mi książkę ABC Teologii Dogmatycznej. Tam przeczytałem, że nigdzie w Biblii nie pisze, żeby chrzcić małe dzieci. Tam przeczytałem, że papież nie jest nieomylny. Ale dalej jakaś taka pustka była we mnie. Dalej szukałem Boga. Pamiętam w Mielcu w 90. W którymś tam roku był zjazd młodzieży z kościoła zielonoświątkowego. Chciałem tam z kimś pogadać, ale żaden pastor nie znalazł dla mnie czasu, bo mieli zajęcia. Ale dalej moje pragnienie było w sercu, żeby to życie z Bogiem jakoś ułożyć, zmienić. Wtedy przyszła taka znajoma, młoda dziewczyna, powiedziała mi, że jest w Mielcu kościół protestancki, kościół zielonoświątkowy. Ja tam od razu poszedłem. Modlił się ze mną pastor wczesny z małżonką. Kochani, wracałem do domu, oddałem życie Jezusowi i wracałem do domu tak na skrzydła, tak jakby mnie aniołowie nieśli. Byłem tak szczęśliwy. Jak do domu wszedłem, to moja żona pierwsze pytanie było takie, czy jestem pijany, czy naćpany. A ja po prostu byłem szczęśliwy w Bogu. Przez pierwsze 3 lata moja żona stwierdziła, że ktoś mi wyrwał nerwy, że jestem inny. I faktycznie przez te pierwsze 3 lata ja spędzałem czas z Bogiem, spędzałem czas z Biblią, z Jego Słowem. I się wszystko fajnie układało, dopóki nie zacząłem czytać książek chrześcijańskich. Wtedy przyszła wiedza. Wtedy w tym czasie, w tym okresie, tych 3 lat, gdy moje córki przekonowo wolą brzuszek, ja podchodziłem, nałożyłem ręce w imieniu Jezusa, odchodziłem. Dziecko wstawało, brzuch mi bolał. Ale gdy przyszła wiedza, gdzieś to wszystko nagle znikło.
stałem się po prostu mądrzejszy, ale nie bliższy Bogu. Nie, już nie wiara działała we mnie, ale moja mądrość własna. I tak przez kilkanaście dobrych lat, dopiero 3 lata temu nawróciłem się. Niektórzy śmieją się z tego, jak mówię. Narodziłem się na nowo w roku 98, a na nowo nawróciłem się 3 lata temu. Wtedy pamiętam, miałem taką rozmowę z moją siostrą z kościoła, z przyjacielem. Postanowiliśmy, że będziemy robić to samo, co Kościół Ziemią Świątkową, ale inaczej. Wyjdziemy do ludzi, nie będziemy sobie siedzieć z tyłu na krześle, ale wyjdziemy do ludzi, będziemy ludziom głosić Ewangelię, pełną Ewangelię, całą Ewangelię. I tak to zrobiliśmy. I pewnego dnia rok temu usłyszałem, jak pojechałem do Wisły, a zaprosił mnie Wojtek Włoch na spotkanie pastorów. Pamiętam, jak Artur przeczytał jeden werset z Dziejów Apostolskich. Spotykali się wspólnie na modlitwie, dzielili się, łamali się chlebem, mieli wszystko wspólne i mówili o rodzinie. A powiem tak nieskromnie, mi takie coś właśnie na sercu leży. Być razem. Być razem w jednym domu, modlić się, spotykać się po domach. Być ze sobą szczerym, nie mieć żadnych tajemnic. Wspólnie się modlić i wspólnie być za sobą. Wtedy też powiedziałem Arturowi, że jest wariatem. Ale wariatem dla Jezusa. Ja chcę być takim wariatem dla Jezusa. Tacy jak wy jesteście, takimi wariatami. Mamy wielką wspólnotę. Podam nam salę, nie płacimy ani grosza za salę, nie płacimy za światło, nie płacimy za wodę, za nic. Mamy piękną salę w soboty i w niedzielę. Moje dziewczynki, moje córki, Marzia i Agatka oddały życie Jezusowi. Moja starsza córka przyszła kiedyś, powiedziała do mnie: tato, naucz się mi modlić. A pytam się, ale po co chcesz się modlić? Chcę być z Bogiem. I wtedy oddała życie Jezusowi. Jeszcze na koniec takie świadectwo wam powiem. Z niedalekiej przeszłości, jakiś miesiąc temu, moja córka młodsza, która mieszka w Wiedniu, zadzwoniła i powiedziała, że bardzo ją Bóg boli. Ma 40 stopni gorączki. Poszedłem do szpitala we Wiedniu, ale to nic nie przeszło, nic jej nie pomogli. I przyjechali do Mielca w czwartek po wieczór. I poszli do lekarza w Mielcu. I lekarz, zobaczywszy wszystkie wyniki, powiedział, że natychmiast do Rzeszowa, do szpitala. No ja macie powiedziałem, że jak będę wychodził do pracy, to ją obudzę i się ją pomogę. I wieczorem jeszcze przeczytałem liście Jakuba, aby jeżeli ktoś między wami choruje, żeby namaścić olejem w imieniu Pana. Ja, gdy rano córkę obudziłem, ja to zrobiłem. I później pojechał mąż z nią do Rzeszowa, o 12 godzinie dzwoni do mnie córka: tato, wyniki wszystkie wyszły bardzo dobrze. A żeby jeszcze się upewnić, to została do poniedziałku na tomografię i tomografia nie wykazała nic. Jest teraz aktualnie w domu moja córka, jest zdrowa. A 25 miesięcy temu była u ginekologa. Ginekolog powiedział, że z przyczyn jakichś tam nie będzie mogła zajść w ciążę. Wtedy również wzięliśmy olej z taką moją siostrą z kościoła, maśliliśmy olejem i po 9 miesiącach urodziła się córka. Jagódka. Pamiętam, gdy przyjechali po pół roku, wnuczka miała pół roku, poszli do lekarza, lekarz powiedział, że nie widział tak dobrze rozwijającego się dziecka w tym wieku. Także naprawdę, kochani, Bóg jest dobry, Bóg jest bardzo dobry. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być w tej rodzinie, w Bożej rodzinie. Bo jestem bardzo szczęśliwy, że was spotkałem, że spotkałem Artura, że spotkałem Wojtka Włocha. Halleluja!